Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Będziemy sprawdzać kolejne samochody z DLC Jamesa Bonda. I mamy BMW Z8, wersja bondowska z 99 roku. Obczajmy sobie ziomeczka. Tak na miniaturce wygląda, on wygląda bardzo fajnie. Kurde. Podoba mi się z przodu, podoba mi się z tyłu, jaki zajebisty. Nie wiem, w jakim kolorze wybrać. James Bond pewnie wybrałby jakiś szary, albo czarny, ale czarny, no nie będzie widać tych obłości. A czerwony pasuje do niego, nie? To jest taka Mazda MX-5 z Bawarii, kurde. No i nie ma popsutej kierownicy, bardzo dobrze. Wezmę niebieskiego, bardzo mi się podoba. Pyk, yeah, zobaczmy ziomeczkę. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć samochody takie jak Aston Martin DB5 czy Lotus Esprit, które miały dodatkowe bardzo fajne feature'y. Zerknijcie na ten odcinek, jeśli jesteście ciekawi. A tutaj mamy... Oj, znowu... Czemu ja jestem tak nisko? Nie rozumiem. O! Patrz na to! Co to jest? To jest jakiś karabin? Laser? Już nie pamiętam z tych Jamesów Bondów, co to było, ale jeśli ktoś z was wie, to dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy maskę. Teraz sobie zajrzymy tam pod tą maskę. Możemy mieć taki spoiler. Nie, nic specjalnego. Zaraz sobie zobaczymy te opcje. Tylko wiecie co? Nie to. Wiecie co? Ja sobie sprawdzę... Ja wejdę sobie do samochodu, żeby być wyżej. Nie lubię tak przeglądać tych samochodów. Oczywiście z widoku niemowlaka. Albo jakbyśmy byli jakimś małym kasztanem. Nie wiem. Dobra, a zobaczmy, czy tutaj nam coś się robi w kokpicie. Nie. Chociaż nie, zobaczcie, kierownica. W kierownicy nam coś się zmienia. Aha, okej. No dobrze, więc tak. Wychodzimy. Z tyłu nam się nic nie robi, bagażnik nam się tylko cip. No i z prawej strony nam się wysuwa takie coś. Super to wygląda i naprawdę bardzo fajnie, że coś takiego dodali do Forzy. Czy tu mamy V8 pod maską? What? Aż nie chce mi się wierzyć, kurde, bez kitu. Okej, więc no tak się otwiera nam ta wersja Jamesa Bonda, tego BMW Z8, ale superowo wygląda ten samochód, bardzo mi się podoba. Zobaczmy sobie ulepszenia. Niestandardowe. Zobaczymy, czy mamy tu jakieś możliwe bodykity albo coś takiego. Mamy ten spoiler standardowy i z tyłu. O Boże! O! Okropne. Nie, tego nie możemy zainstalować. Absolutnie. Możemy zrobić sobie swap silnika. Wow, patrzcie ile wersji tutaj mamy. Na starcie mamy 4-litrową V8, 6-litrową V8, 5-litrową V10, 5,2 V10, 5 litrów V10 i V12 5,6. Nieźle. Powiem szczerze, nieźle. Jestem zaskoczony, że takie wersje silnikowe do takiego pozornie małego samochodu. Ale trzeba przyznać, że ta maska rzeczywiście jest długa, więc komora silnikowa wygląda na to, że też jest potężna, skoro można tam wpierdzielić tak wielkie silniki. Na starcie samochód jest w klasie A, no i posłuchajmy jak brzmi, no bo na tym nam najbardziej zależy przecież, nie? Ale wygląda on cudownie, ten tył mi się tak podoba. Jest świetny. Jezu, zajebisty jest. Jest świetny, ten tył jest genialny. Z przodu też fajnie wygląda, nie wygląda jakoś tam źle. Naprawdę, jeśli chodzi o mój gust, ten samochód to jest bomba, to jest rakieta, nie? Szkoda, wiecie czego tutaj brakuje? Żeby był jakiś przycisk, aby podczas jazdy dowolnej można było sobie te feature'y powłączać w tych unikalnych samochodach. Ale to, że mamy już taką opcję, że rzeczywiście te samochody się pojawiają w Fordzie, które mają tam jakieś różne wysuwane gadżety i tak dalej, to jest dobry znak, bo może później będziemy mieli naprawdę coś ciekawego, a może będzie też właśnie opcja, żeby na przykład wciskając kombinację klawiszy na padzie, włączać sobie to wszystko, nie? Jakoś podczas jazdy dowolnej, byłoby super. No ale też znowu fajnie by było widzieć transformację Lotusa Esprita na przykład podczas jazdy, nie? Tak jak to było w Jamesie Bondzie.
Wow, ten samochód jest genialny, no przyznajcie się, kurde. Przyznajcie się, że kochacie ten samochód razem ze mną. Kokpit. Zegary po środku. Ostatnio widziałem Citroena C4 Picasso najnowszego. Ja też miał takie zegary po środku. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Chyba nie jestem przyzwyczajony do tego, ale myślę, żebym się przyzwyczaił. Z drugiej strony możemy się skupić bardziej na przyjemności z jazdy takim samochodem niż na tym, żeby się skupiać cały czas na prędkościomierzu. No i chyba od tego jest właśnie ten samochód, żeby skupiać się na tym, co on może nam zaoferować jako taki samochód. Może w ogóle fajnie by było te zegary jakoś schować, całkowicie zakryć i sobie jeździć bez nich. Ciekawe, nie? Tak, tak więc sobie tutaj wygląda ten kokpit, deska rozdzielcza. Ciekawy samochód, bardzo ładnie wygląda, jest mega. Ale zobaczmy, co on w ogóle potrafi na tych standardowych osiach. No, klasa, a tutaj nie będziemy chyba jechać więcej jak 300 km na godzinę. Gdzieś koło nawet może 250, nie więcej. Tak, ale są już to prawie, że lata 2000, jeśli chodzi o technologię, więc wcale nie jesteśmy tak do tyłu. No ale klasa A to też nie jest jakoś tam super wysoko. Także jedźmy sobie na autostradę i sprawdźmy, co ten samochód potrafi. Już potrafi rzucać dupą, no nieźle. O, dobra, pojedziemy może tutaj. Nie szkodzi, tu też możemy sobie pojechać. Tak. I tunel. Jedziemy pod prąd, nie szkodzi. ...230, no około 250 to jest chyba, nie? Szóstka to jest ostatni bieg, ale na tej szóstce już się dławimy dosyć mocno. Niezły jest, naprawdę jest niezły. Gdybyśmy wybrali kolor czarny, to byśmy w ogóle uroku tego samochodu nie dostrzegli. No nawet czy może i 300 uda nam się osiągnąć na tych standardowych parametrach. Patrzcie na to, ciśnie ładnie. Ale przede wszystkim z niego można zrobić potwora, ja wam mówię. Tak? Bo jak tutaj możemy takie wersje silnikowe wpierniczyć, to kolejnym samochodem jest Aston Martin V8. Zobaczmy. O, ten wygląda... Jak on wygląda? On wygląda jak jakiś Mustang trochę, co? Nie, Mustang może nie. Jakiś Chevrolet? Ale z przodu tak trochę mustangowo wygląda, co? No ciekawe, jakie będzie miał opcje. Jakieś ciekawe rzeczy związane z Jamesem Bondem. Zobaczymy. Okej, bierzemy furę. I tak, co on tutaj może mieć? Też nie pamiętam, z której części tego Jamesa Bonda on jest. I z jakiej sceny można by było go kojarzyć, ale na pewno się pojawi. Dobra, znowu muszę wejść do samochodu, żeby ta postać była... Chyba, że wejdę w tryb zdjęcia. No to teraz możemy być bliżej. Wyjdziemy. Cyk. I uwaga, będę wyżej czy nie? Nie. Dziwne to jest. Mam nadzieję, że to naprawią. Kolejny taki bug. No dobra, zobaczmy, co się w środku dzieje. Coś tam się na zewnątrz chyba dzieje, bo w kokpicie to tak... Nie widzę. No dobra, wychodzimy. I uwaga. No. Huhu! Nieźle. Z dwóch stron. A, to był z jakiegoś chyba śnieżnego Jamesa Bonda. Bo tu mamy normalnie płozy. Silnik odrzutowy. No way, co to jest? Ale superowe to jest. Nice. Fajnie to wygląda. Dobra, zaraz sobie popatrzymy te wszystkie opcje. To fajnie by było, jakby było już na stałe. What the fuck? Co to jest tutaj pod maską? Ej, super, zobaczcie. Kolejny samochód z fajnymi opcjami, nie? Skąd to się w ogóle tu wysuwa? Aha, to się tutaj obraca ta płoza. Jakby płoza jest progiem, nie? To się tak... Cip tutaj. No dobra, to mamy sobie obczajone. Teraz chodźmy sobie zobaczyć, czy możemy tutaj coś z tym zrobić. Fajnie by było, jakby podczas jazdy cały czas było to wysunięte, nie? Śmieszne to by było. No dobra, tutaj niewiele możemy zmienić. Uwaga.
Bodykitu nie ma. Szkoda. Szkoda, że podczas jazdy nie można tego powysuwać. Tu mamy mało wersji silnikowych, V8 i V10 dodatkowo. No ale tu widziałem, że co mamy? No pewnie możemy ten standardowy silnik dosyć mocno ulepszyć. I taki standardowy tuning ulepszający możemy zrobić do tego samochodu. No ale nas interesuje wersja standardowa. Bez jakiegoś tam ulepszenia i mamy klasę B, także wolniej troszeczkę od BMW Z8. Samochód wygląda sobie tak. Jedzie do wolnej. Nie wiem, czy za wcześnie biegu nie wbiłem, bo... Bardzo spoko jest. Mieliśmy już podobny samochód też z tego dodatku. Z tego DLC Jamesowo-Bondowego. Nie? I ten tył był taki podobny. Też zwróciłem na to uwagę i też mi się podobał, że taki podobny do Miury jest, nie? I tutaj też. Ten tył jest taki trochę podobny do Miury. Oczywiście Miura jest niższa. Znowu się chyba powtarzam. Ale przód jest ciekawy, tak? Ja już chyba widziałem w którejś Fordzie ten samochód i on mi się mylił zawsze z Mustangiem GT z 67 chyba, czy coś takiego. Iż, kurde, nie wiem, które tam... Mi się mylą cały czas muscle car, jeśli chodzi o roczniki. No ale chyba na pewno wiecie, o którego mi chodzi. Mamy 5 biegów aż w tym samochodzie. I no, niestety chyba żadnym przyciskiem nie możemy sobie włączyć tych pulz, a przydałoby się to mieć, jak nadejdzie zima, nie? Tak sobie wygląda kokpit, zegary. Bardzo, bardzo, bardzo fajny samochód. I spoko brzmi przede wszystkim. Posłuchajmy go troszeczkę na niższych obrotach. Oh yeah. No i pojedźmy nim sobie troszeczkę szybciej. Zobaczymy, co potrafi. No te samochody vintage, one za dobrze drogi się trzymać nie będą. No ale wiecie, jak to w Fordzie, z tych samochodów wszystko można zrobić. Co byśmy chcieli. Zaraz tu jakiś driftowóz albo dragster. Cokolwiek, co wolisz. Zmieściłem się jakoś, ale ledwo. Widzieliście, że mnie znosiło dosyć mocno. No i ostatnim samochodem, jaki dzisiaj sobie przetestujemy, będzie Citroen. Ojej. Śmieszny jest, nie? Z którego on roku? Tam był 68, tak? Dobrze patrzyłem? Citroen. Ojej. Okropny. Okropny. No, ale na pewno są entuzjaści tego auta. Już wiem, pierwsze co wiem, co bym w nim stuningował, wiecie co? Dałbym w nim szerokie kapcie. Oh yeah. To jest 81, serio? On wygląda na 31, kurde. Paskud. Dobrze, zaraz sobie zobaczymy Fordze Vistę, ale najpierw zobaczę opcje tuningowe. Co my tu możemy z nim zrobić? Możemy zrobić swapana. A, nie możemy tutaj żadnego wielkiego silnika, ale już 3-litrowy to nie jest wcale taki mały. Jak na to. Możemy zrobić mu napęd. On ma napęd na przód standardowo. No, możemy mu zrobić napęd na tył i możemy mu zrobić AWD, jeśli ktoś chciał. Napęd na przód w tym samochodzie. No nie wiem. Wydaje mi się, że słabo. Możemy sobie Jamesowo-Bondowe ulepszenie zainstalować. Spoilerek na górze. O Boże, nie. Zabierzcie mnie stąd. No i dobra. Możemy sobie usunąć te zderzaki. Okej. Okay. To jest, ojej, klasa D, to jest najwolniejszy chyba samochód, jaki będziemy testować w najbliższym czasie w tej grze. Chociaż nie, mam dla was niespodziankę, dla osób, które oglądają moją serię z Forza Horizon 3, poczują się troszeczkę jak w domu. No ale to jeszcze nie chcę zdradzać, spokojnie. Więc tak, wchodzimy do środka.
A w środku co? Czujemy się jak w BMW i Zeta trochę. Ale... czy coś nam się tutaj odpala? Nie, mamy, zobaczcie, przyciski jakieś tam. Dodatkowe, ale to są chyba przyciski po prostu od samochodu. Z tego co kojarzę, to był samochód... O kurde. To był samochód laski Jamesa Bonda. Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że ta gałka, która tutaj jest... Nie no, to chyba jest od zmiany biegów. Bo nie jestem pewny, czy te wycieraczki są automatyczne na silniczek, czy one są ręczne w tym samochodzie. Dobra, co my możemy tutaj sobie otworzyć? Więc tak, możemy sobie koło zapasowe mieć z tyłu, pyk. Strasznie ubogi ten samochód w cokolwiek. Podejrzewam, że jadąc za nim to jest okropna sprawa. Tak, ale jeśli sobie otworzymy maskę, to praktycznie do całego silnika mamy dostęp. I możemy wymienić dosłownie chyba wszystko, a silnik wyciągnąć jedną ręką. Bo tam jest jakieś małe cip-cip, zobacz. To jest w ogóle silnik? Co to jest? Tam jest coś? Zajrzyjmy pod tą maskę. O Jezu. Nie, no daj spokój. No ale jest. No i ponoć to może nawet jeździć. Ja już nie mogę się doczekać. Wiecie co? Nie, to trzeba... trzeba to stuningować, no. Zostawimy standardowy silnik, ale... ulepszymy co się da. No i przede wszystkim włożymy szerokie kapcie. No nie może być, że my będziemy tym Citroenem jechać 20 na godzinę, daj spokój. Ulepszyłem wszystko na maksa, a i tak mamy klasę D, więc nie jest za dobrze. Ale podejrzewam, że po zmianie opon coś tam się zmieni. Ulepszy, polepszy. I... nieźle! Nieźle! Miałem nie tuningować tych samochodów, ale jak patrzę na tą cytrynę, to... to nie mogę, po prostu nie mogę. Trzeba coś z tym zrobić. Absolutnie. W ogóle mi kasy starczy? 80 tysięcy mam tylko. Kurde. Chyba mi zajmie ten tunik. Trudno, będzie trzeba zarabiać hajsy. 44 tysiące, nie no, wystarczy. Cyk. I teraz najważniejsze. Najpierw zmienimy sobie oponki. Zobacz, zobacz, zobacz. Drago. Co to są? Wyścigowe? A, to jakieś inne. Wyścigowe Horizon. I tu mamy te dragowe. Nie, nie, nie. Tego tu na pewno nie będziemy instalować, skoro mamy napęd na przód tylko. I zostawię ten standardowy silnik i standardowy napęd. Ale najważniejsze. Co tu? Patrzcie na to. Tu są chlapacze. Chlapaki z przodu. Ja podejrzewam, że one będą się zatapiać pod ziemię. Zaraz to sprawdzimy. Dajmy tu szerokie. No nie są aż takie super szerokie te kapcie. Patrz na to, co się tu dzieje. Wow. Dobra, możemy tu zwiększyć. Zobacz, cal. Nie, 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 bez przesady. Tutaj. Jakiś sleper z niego będzie. Cyk, z przodu zmieniamy. I tak. A to są Jamesowe Bondowe? Dobra, to są Jamesowe Bondowe. Możemy dystansę tu zamontować. No i o spoilerowanie, tu nie będziemy się w to bawić. Zresztą już zrobiliśmy tuning. Możemy chyba jeszcze uturbić to dziadostwo. Aha, będziemy musieli tam dodatkować jeszcze, dodatkowo zainstalować rzeczy. Zbankrutuję przy tym aucie, docencie to. Nie mam już hajsu. O, pyk. Jeszcze tu możemy sobie coś poinstalować dodatkowo. Zawsze to parę kunia więcej. Ile on ma tych koni? Więcej od mojego Volvo, kurde. Z 220 koni jakoś tak? Nie wiem ile to dokładnie KW. 173 KW możecie przeliczyć i napisać w komentarzach. Napiszcie komentarze. No dobrze. Mamy stuningowany. W klasie A, więc już powinien coś tam jeździć. Najważniejszy, ale jak on teraz kozacko wygląda, taki obniżony, no zobacz na to, kurde, elegancko. I noc jest, nie obejrzymy go, kurde. Co, jak on brzmi? Żeśmy go porobili, nie?
Na razie spokojnie, leciutko, tylko co tam gazu wciskam. Jaki skrętny. Kurde, czemu ja nie mogę go zobaczyć? Musimy jeszcze raz do chaty wejść, żeby ten, żeby było jasno. No i tak on sobie wygląda w dzień. Niezły kozak z niego. Ale fajne jest po tym obniżeniu, naprawdę. Jeszcze jakby z tyłu usunąć te nadkola, no straciłby swój taki urok, tak? No, ten samochód tak wygląda w rzeczywistości, więc no fajnie jak ma te nadkola, ale gdyby je usunąć, można by było wtedy te koła z tyłu dać troszeczkę szerzej, nie? I byłyby, no tak, no, ciekawiej może by wyglądał, nie wiem. Ale jest okej, okay. taki fajnie wygląda, podoba mi się teraz, naprawdę. Znaczy nie tak super jak inne fajne samochody, tylko z takich gównianych, najgorzej wyglądających aut, jakie istnieją, typu BMW i Seta i tego typu inne świry, to ten wypada całkiem dobrze. Piszcie, co o nim myślicie i piszcie o tych innych samochodach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.